Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Ten dzień, bo wyjechaliśmy o 8. Dawno tak wcześniej nie wyjechałem. Takie pytanie, byłaby szansa gniazdkiem podratować? Czym? Prądem. Jakim? Zwykły. Łódka? Nie, deski, elektryczne. O nie, no to... Czyli pan się tym nie bawi? Nie, nie, nie. A gniazdkiem podratuje pan? Czym? Gniazdkiem. Zwykle... Znaczy ja kable mam, tylko gniazdko potrzebuję. Come here. Nie masz dobre oczy, chodź z tej strony. Tu, tam mnie nie widział. Pasowałby pewnie coś i podnieść. O, za dużo. Okej, okay, ja bym próbował. No. Come. 3, 2, 1. Tak, bo żeby mi się wałki nie kręciły, to w ten czas... No, tam bez dziurę patrz, tu bez dziurę patrz. O, tu bez tej dziury. Okay. I tam będziesz widział frezę. Wyżej, niżej. Okay, w tą stronę musimy przesunąć. To najmniejszy problem. Silnik. Mogę? Co? Mogę? No, dociskajcie. Materie dzisiaj poszły szybciutko na tych wzniesieniach. 50 km, jeszcze 44 może. Zostało do Sanoka. Nawet nie mam noclegu załatwionego, więc będziemy się martwić. Jak dojedzie, jak będzie dojeżdżać, albo zmobilizuje kogoś, może im pomoże znaleźć nocleg. No i co, następne fajne doświadczenie. Ciekawi ludzie. No i górki znowu, górki. Jak to w górach? Abyśmy dojechali przed zmrokiem, bo lekko już nie będzie. Prosto. Wolny napkę. Wydaje mi się, że pojedziemy na prosto.
że wał nie wejdzie prosto. A po godzinie dwóch naprawdę by im ten wał nie wszedł, nie? Tak naprawdę. Tak naprawdę. Moje oko to zrobiło. Wiedziałem, że jeszcze jakiś fach znajdę w życiu i będę ursusy naprawdę. Ale dobra, żarty żartami. Dziewczynki,
oka, słońce zachodzi, będzie lipka, ale a co zrobić? Będziemy się ratować jakoś, najwyżej przejdziemy ten kawałek albo przejedziemy, zobaczymy. Niestety została mi jedna bateria i 20 km. Może być ciężko, ale już widoki nastrajają. Niestety już wiem, że tych 60 nie zrobię, nawet gdybym chciał, bo 2 godziny ładowania, więc nocleg, a później będziemy się zastanawiać. To już brzmi jak Bieszczady. Strzyki dole 27, to jest już blisko, a Bieszczady to jest powietrze. We'll be right back.
cieszyć się z tego mojego osobistego. Mam nadzieję, że w przyszłości również wszystkich innych, którzy będą się chcieli poruszać na tych ośrodkach transportu. Played back simultaneously on two separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound, impossible to obtain in a monaural recording. Podróży za Adventure Board. Pozdrawiam.